Kilka dni temu zauważyłem nową kolumnę w widoku SysStats SQL Server 2022 Autodrop. Wcześniej nie zauważyłem jej na liście nowości, nie jest zresztą wykazana wśród tych dotyczących wydajności. Pomimo, że dotyczy statystyk, to tylko uproszczenie w posługiwaniu się kodem SQL. Na pewno nie jest to żadna z bardziej istotnych, ważniejszych nowości, ale postanowiłem od razu podzielić się moim odkryciem. Statystyki to obiekty zawierające rozkład wartości. To dzięki nim optymalizator wie, ile wierszy prawdopodobnie zwróci zapytanie i na podstawie tych szacunków dostosowuje dobór operatorów w planie zapytania. Mamy dwa rodzaje statystyk: indeksu i kolumnę. Ten drugi typ dzieli się z kolei na dwie podgrupy, tworzone automatycznie przez użytkownika. Nowość, którą chcę pokazać, dotyczy głównie tego ostatniego typu czyli statystyk tworzonych przez użytkownika, statystyk, kolumny tworzonych przez użytkownika. Aby w pełni pokazać, kiedy i po co statystyki miałyby być kasowane, i do tego automatycznie, przeanalizuję w ramach krótkich przykładów każdy z tych typów. Baza Adventure Works, akurat w wersji 2019, ale nie ma to większego znaczenia, bo w każdej z tych wersji znajdziemy tabelę Sales Credit Card. W tej tabeli, czyli zawierającej karty kredytowe, które posłużyły do złożenia zamówień w bazie AdventureWorks koncentruje się na tej pojedynczej kolumnie expire month czyli miesiąc ważności karty kredytowej. Sprawdzę listę statystyk. W tym momencie mamy dwie statystyki, dwie na potrzeby indeksów, dwie statystyki indeksów utworzone automatycznie. Czyli w momencie tworzenia indeksu tworzona jest tego typu statystyka. Mogę to zweryfikować tworząc Kolejny indeks, ale tym razem właśnie na kolumnie Expire Month. Po utworzeniu tego indeksu, tym razem ograniczę się do kilku najważniejszych dla nas w tym przykładzie kolumn w, w SysStats. Okaże się, że taki trzeci obiekt został wyświetlony. Pojawi się w tym widoku, tak, o identyfikatorze 3 zresztą. A więc tworząc indeks, tworzona jest jednocześnie statystyka. I teraz próba dokonania pewnych zmian w schematy tej tabeli, chociażby zmiana typu danych kolumny expire month, zakończy się błędem. Nie tylko dlatego, że istnieje statystyka. Już wcześniej problemem jest fakt istnienia indeksu na tej kolumnie, i dlatego typu danych nie możemy, nie możemy zmienić. Pozostaje skasowanie indeksu, zmiana schematu, zmiana tego typu danych i ponowne utworzenie indeksu ewentualnie. No i teraz, jak widać, z powodzeniem mogę zmienić na int. Mogę też cofnąć do tajny int, dlatego że teraz chciałbym pokazać statystyki, statystykę kolumny. Najpierw te tworzone automatycznie, czyli mamy dwie statystyki w tej tabeli. Wykonuję zapytanie, filtrując na podstawie kolumny expire month. SQL Server bardzo chciałby sprawdzić, oszacować, ile wierszy zwróci to zapytanie przed wygenerowaniem planu. Zapytania, ale nie może tego zrobić, bo nie ma statystyk na tej kolumnie. Co robi? Zanim wygeneruje plan, tworzy taką statystykę. Taka automatycznie otworzona statystyka ma bardzo charakterystyczną nazwę właśnie tą, zawierającą zakodowany tutaj w heksie identyfikator obiektu, identyfikator, a wcześniej identyfikator właśnie tej kolumny. Expire month. Jak widać, w ostatniej wyświetlanej tej kolumnie autodrop pojawia się jedynka, czyli ten rodzaj statystyk domyślnie usuwany jest automatycznie wtedy, kiedy potrzebuje zmienić typ danych. W końcu statystyka została otworzona jakby bez mojej wiedzy, automatycznie gdzieś tam w tle, a więc szkoda, żeby blokowała tego typu zmianę. Trzeba mieć jednak świadomość, że zmiana tego typu spowodowała aby zmienić ten typ, SQL Server musiał usunąć tą statystykę. Ona zostanie odtworzona jednak automatycznie przy okazji wykonania, wykonania tego, tego zapytania. Cofnę w tym momencie, ustawię kolumnę ponownie na tiny int i przejdziemy do ostatniego z trzech przykładów, który demonstruje właśnie wspomnianą nowość. Czyli tym razem utworzę statystykę kolumny, ale to ja ją utworzę, a nie zostanie wygenerowana automatycznie w wyniku wykonania zapytania. Takie polecenie Create Statistics poza czytelną, ładną nazwą tego obiektu może zawierać również pewne dodatkowe opcje, jak full scan, powodującą, że statystyka jest wyliczona na podstawie wszystkich wierszy w tej tabeli, a nie tylko próbki, to dla większych tabel albo innych niż mniejsze. Wykonuję więc to zapytanie, została stworzona statystyka, i teraz próba. Może pokażę, że faktycznie taka statystyka istnieje. Widać zresztą, że autodrop domyślnie jest wyłączone czyli próba zmiany typu danych na kolumnie expire month powinna się zakończyć błędem. Zakończyła się błędem, no bo istnieje taki obiekt jak stat, sales, credit card. I teraz nowość. W SQL Server 2022 możemy sterować, czy ten błąd się pojawi, czy nie. Możemy bowiem, yy, albo tworząc tą statystykę, albo tym razem pokażę, modyfikując ją, ustawić ten atrybut. Sterować tym atrybutem. Autodrop on. I teraz w tej ostatniej kolumnie widzimy jedynkę dla tej statystyki, co oznacza, że yy, zmiana typu danych, zmiana schematu tej tabeli, która byłaby wcześniej zablokowana, tym razem nie będzie. Czyli statystyk typ danych został zmieniony. To jest, jakby, tutaj najistotniejsze, bo to było moim, moim celem. Tak, to jest int, ale próba, ale jednocześnie statystyka została usunięta. Więc musimy mieć tego świadomość i w razie potrzeby utworzyć ją ponownie. Taka, taka nowość. Jak wspomniałem, to nie tylko dodanie opcji auto drop on do modyfikacji statystyki, ale możemy także podczas tworzenia polecenia Create Statistics, również dodać opcję With Autodrop On. Wyświetlam listę statystyk. Jak widać, jedynka w odpowiednim miejscu. Zmiany typu danych nie jest zablokowana. Statystyka automatycznie usunięta. Zapraszam do zapoznania się z pozostałymi filmami dotyczącymi nowości w SQL Server 2022. Jeśli chcesz być na bieżąco z tymi filmami, proszę zasubskrybuj mój kanał. Do zobaczenia.